Wielokrotnie słyszałam, że koty są złośliwe, wredne, uparte, pamiętliwe, mściwe czy zazdrosne. Jednak nie zgadzam się z tymi inwektywami kompletnie jako hodowca i behawiorysta i to z kilku powodów. Mierzenie kota ludzką miarą jest niewłaściwe. Bardzo dla nas ludzi typowe, a dla kotów krzywdzące. Łatwiej nam nadać zwierzęciu ludzkie cechy, których nie posiada, szczególnie te negatywne, niż pochylić się nad problemem w zachowaniu i poznać czy zrozumieć jego przyczynę. Antropomorfizacja, czyli nadawanie zwierzętom ludzkich cech, pozwala człowiekowi wytłumaczyć zachowanie kota. Chociaż nie ma nic wspólnego z rzeczywistą przyczyną, chętnie z tego korzystamy, gdyż jest łatwiejsze niż dociekanie faktów. Po drugie, koty nie znają ludzkich norm, o ile nie zostaną im one przedstawione i to najlepiej w sposób jasny i konkretny. Z czym, jak wynika z mojej praktyki, my ludzie mamy duży problem. Dodatkowo sami często gmatwamy komunikaty wysyłane kotom. Mama da mięso, krojąc je na obiad dla ludzi i warto na nie czekać. Dopominanie się o wyjście na klatkę zawsze skruszy serce taty, więc wystarczy tylko być wytrwałym. Spanie w łóżku tylko czasami to zdecydowanie za rzadko, a jednak yy, jeśli drapie drzwi, zawsze ktoś otworzy. Sami generujemy te zachowania, stawiając niejasne, zmienne granice. Koty tylko próbują, czy da się je przesunąć i wykorzystują naszą uległość, dążąc do swoich celów, a nie działając nam wbrew. Po trzecie, najczęściej działanie zwierzęcia, które opisujemy za pomocą ludzkich cech, dotyczy konkretnego zachowania, które miało zdarzenie. Na przykład, kot załatwił się poza kuwetą, zrobił to złośliwie do łóżka. Nasikał do butów, więc jest wredny. Wskakuje na blat, choć wie, że nie wolno, bo jest uparty. Mieści się, bo mu nie pozwoliłam wejść do sypialni i dlatego pogryzł mi torebkę. Jest zazdrosny o drugiego kota i dlatego go atakuje. Za działaniem kota zawsze stoi konkretna potrzeba, którą zwierzę w ten sposób zaspokaja, powód, który podtrzymuje jego zachowanie. Wiedząc, że koty skrzętnie ukrywają dolegliwości bólowej choroby, a oddawanie moczu na miękkie powierzchnie podnosi ich komfort, gdy odczuwają ból, rozumiemy dlaczego szukają przyjemniejszych miejsc jak kuweta do załatwienia się. Żyją w świecie zapachów i intrygującą woń, jak na przykład intensywny zapach stóp odczuwalny z obuwia, muszą zakryć swoją, znaną sobie, by poczuć się lepiej, pewniej czy bezpieczniej. Są genetycznie nastawione na próbowanie, testowanie, dążenie do celu i gdyby nie ten instynkt, nie przetrwałyby jako gatunek, bo 9 na 10 polowań kończy się niepowodzeniem. Być może odczuwają dyskomfort w obrębie pyszczka, wymieniają zęby z mlecznych na stałe lub z powodu nieprawidłowej higieny jamy ustnej, tak rekompensują sobie chorobę dziąseł lub ból zębów w podeszłym wieku i dlatego tak się zachowują. Drugi kod w domu musi wiązać się z multiplikowaniem zasobów i zabezpieczeniem potrzeb każdego z kotów na wysokim poziomie, a nawet gdy jest to zapewnione, nie każdy kot musi być stworzony do życia w grupie. Warto wpierw zastanowić się, czy proces dokocenia został przeprowadzony z poszanowaniem potrzeb prezydenta, zasobów jest dostatecznie dużo oraz czy relacje kotów są poprawne, a jeśli nie, dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić. Mam nadzieję, że przekonałam Was o tym, że koty wcale nie bywają złośliwe, wredne, uparte, pamiętliwe, czymściwe, a nadawanie im takich etykiet jest krzywdzącym stereotypem. Nie opisuje zachowania, utrudnia zrozumienie prawdziwego problemu i wynika z niezrozumienia potrzeb, mechanizmów funkcjonowania kota, ignorancji lub naszego ludzkiego lenictwa.